Urodziłem się w 1927 w wolnej Polsce, w Warszawie. Jestem drugim synem Józefa Borowskiego oraz Marii z rodu Zaleskich. Ojciec służył od 1918 roku w 10. Pułku Piechoty, a następnie w Korpusie Ochrony Pogranicza, Brygada Podole. Wojskowy z krwi i kości. Matka w młodości była aktywną działaczką niepodległościową. Nic dziwnego, że zostaliśmy ze starszym bratem wychowani w duchu patriotyzmu i szczerze kochaliśmy kraj, który nasi rodzice z trudem wywalczyli. Mój brat Antoni jako dziecko był obiecującym sportowcem. Robił wszystko, żeby zaciągnąć mnie do harcerstwa. Inaczej zdechłbyś przy tych książkach, młody, mawiał. Wraz z atakiem Niemiec na Polskę skończyło się moje dzieciństwo. Miałem wtedy 13 lat. Ojciec stacjonował w Korpusie Ochrony Pogranicza na wschodzie, więc początkowo nie martwiliśmy się. Bardziej martwiliśmy się o siebie, gdy samoloty z czarnymi krzyżami zrzucały bomby na nasze miasto. I wtedy ZSRR biło nam już w plecy. W radiu mówiono o wspólnym pakcie, o nieagresji. Ale wtedy zrozumiałem, dla Sowietów traktaty i umowy nigdy nie miały żadnego znaczenia. Wkrótce dowiedzieliśmy się, że ojciec trafił do sowieckiej niewoli. Wtedy jeszcze nie rozumieliśmy, co ona oznacza, ale cieszyliśmy się, że żyje. Dostaliśmy od niego ocenzurowany list w 40 roku. Raz. Później brak kontaktu. Potem przyszły lata upokorzeń. Niemcy traktowali nas jak zwierzęta. Po polsku uczyliśmy się jedynie na tajnych zajęciach, za które groziła kula w łeb. Pracowaliśmy pod przymusem od 14 roku życia, by budować silną Trzecią Rzeszę. Wszystkich naszych kolegów, którzy byli Żydami, porwano i zamknięto w warszawskim getcie. Za pomoc im można było zginąć, a i tak próbowaliśmy. Przecież to byli nasi koledzy. Ludzie znikali bez wieści. Przychodzili po nich w nocy, porywali w łapankach i wywozili pod bronią. Co czwarty z moich kolegów z podwórka przepadł. Wraz z bratem zaczęliśmy działać aktywnie w podziemiu, jak wielu chłopaków w naszym wieku. Byliśmy na tyle dobrzy w tej robocie, że trafiliśmy do KDW, kierownictwa dywersji Komendy Głównej AK. Więcej szczegółów nie podam. Nie wiem, w czyje ręce wpadną te wspomnienia. Jednakże chcę opisać naszą najpoważniejszą akcję. Należeliśmy wtedy do oddziału Osjan. Oni i tak już wszyscy nie żyją. Miałem wtedy 18 lat. To ten moment, na który wszyscy czekaliśmy. Godzina W wybiła. Dzisiaj odpłacimy okupantom za te wszystkie lata. Każdy wie, co ma robić.